W pierwszej lekcji wskazówek i sztuczek dotyczących HTML5 utworzymy bardzo prosty szablon strony. Dla porównania wyjdziemy od postaci strony z poprzedniej wersji tego języka. Będziemy tę postać modyfikować, aż dojdziemy do HTML5. Istotą HTML5 ma być prostota oraz szereg znaczników dodających do stron nowe funkcjonalności. My skupimy się w tej lekcji na tym pierwszym. Spójrzcie proszę, jaką postać kodu mogliśmy mieć w poprzednich wersjach języka. Na pewno mogliście spotkać się z taką linijką. Jej końcówka odpowiedzialna jest za kodowanie znaków. Poniżej linijka type. Była bardzo rozbudowana. Generalnie deklaracja ta informuje przeglądarkę o rodzaju dokumentu, który ma przetworzyć. W tym przypadku operujemy na standardzie XHTML wersji 1.0. W znaczniku HTML też mogliście napotkać na przykład taki kod. Końcówka tej linijki odpowiedzialna jest za język użyty na stronie. W naszym przypadku język polski. Dalej sekcja head. Na początku określiliśmy w niej tytuł strony. Dalej mamy sekcję meta. Element meta reprezentuje dodatkowe informacje o dokumencie, które z reguły nie są bezpośrednio przeznaczone dla użytkownika. Tutaj określiliśmy kodowanie strony, które miało zapewnić nam polskie znaki. Dalej dzięki znacznikowi Link. Podpinamy style, jakie określiliśmy w pliku zewnętrznym o rozszerzeniu CSS. Generalnie ten cały zapis niebawem straci na objętości, ale o tym za chwilę. Na razie przypominamy sobie, jak to sporo musieliśmy się napracować w poprzednich wersjach języka. Zwróćcie tutaj, proszę uwagę, na konieczność określania typu języka za pomocą atrybutu type. Jeśli style chcemy umieszczać wewnątrz pliku HTML, to korzystamy ze znacznika style. Tutaj również musieliśmy skorzystać z atrybutu type. To nie wszystko, jeśli na stronie chcieliśmy skorzystać z języka JavaScript, to również musieliśmy z tego atrybutu skorzystać, tym razem o takiej wartości. Dotyczyło to zarówno umieszczania kodu w języku JavaScript w pliku zewnętrznym, jak i wewnątrz pliku HTML. Oczywiście po sekcji head następowała sekcja body. Tutaj akurat nic się nie zmienia. Mamy sekcję nagłówkową oraz ciało strony, które widzimy w przeglądarce. Przypominam, obecnie jeszcze nie pracujemy w HTML5, do niego za chwilę dojdziemy. Strona po uruchomieniu wygląda tak, Mamy dwa kapiety, mamy zdjęcie. Na stronie widzimy polskie znaki. Odpowiednio o to zadbaliśmy w kodzie, jak również w odpowiednim systemie. Zapisany jest plik, a tym systemem jest UTF-8. W HTML-u 5 też mamy różnego rodzaju znaczniki. Ogólny ich podział jest na takie, które mają osobny element zamykający oraz na takie, które takiego osobnego elementu nie mają. Tak dla przykładu, head, body czy znacznik P dysponują oddzielnym elementem zamykającym, a na przykład znacznik IMG takiego elementu nie posiada. No i teraz w końcu przyszła pora na uproszczenie naszego kodu i sprowadzenie go do standardu HTML5. W HTML5 ta linijka odpada, jest niepotrzebna. Linijkę DOCTYPE skracamy. Teraz nie musimy już pamiętać skomplikowanego zapisu. Taka forma wystarczy w zupełności. W znaczniku HTML... Dalej, nie musi być nic, ale możemy określić tu język, jakim posługujemy się na całej stronie, czyli w naszym przypadku język polski. Zmianie ulegnie zawartość znacznika meta. Aby określić kodowanie, wystarczy taka linijka. Jak już wspomniałem wcześniej, chcąc mieć polskie znaki musi być UTF-8. W tragu link niepotrzebny jest atrybut type. Dla CSS przyjmuje domyślną taką właśnie wartość, dlatego możemy go usunąć. Podobnie ze znacznikiem style. Obecnie może być sam znacznik bez atrybutu. Przeglądarka będzie wiedziała o co chodzi. Chcąc podłączyć zewnętrzny plik z kodem w języku JavaScript, nie musimy już określić tu języka. Dla znacznika script domyślną wartością atrybutu type jest tekst łamany na JavaScript, czyli w tym przypadku pozostanie sam atrybut src, w którym podajemy źródło do zewnętrznego dokumentu o rozszerzeniu JS. Jeśli kod w JavaScript umieścimy wewnątrz pliku HTML, oczywiście musimy to zrobić pomiędzy znacznikami script. W takim przypadku wystarczą same te znaczniki. I tak to wygląda, tak to uprościliśmy. Po zapisaniu i uruchomieniu strony będzie ona wyglądała tak. Na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniło dla użytkownika tak natomiast przeglądarka doskonale wie, na skutek wprowadzonych zmian, że pracujemy teraz w html 5. Powracając jeszcze do kodowania znaków. Jeśli komuś z Was wyświetlają się krzaczki, to w większości program, w jakim pracujecie, umożliwia zapis pliku w systemie UTF-8, nawet jeśli to jest notatnik. W notatniku wybralibyśmy zapisz jako, a następnie określilibyśmy tutaj sposób zapisu jako UTF-8. Tutaj jeszcze mała ciekawostka. Jeśli używaliśmy standardu XHTML, to znaczniki meta oraz link musiały być domknięte prawym ukośnikiem. W html 5 nie muszą być. No i tak to wygląda. Jeśli na naszej prostej stronie nie będziemy podłączać plików zewnętrznych z kodem CSS czy w Javascript, to rzecz jasna z tych linijek zrezygnujemy. Teraz mamy miejsce dzięki znacznikom style na umieszczenie stylów CSS wewnątrz pliku HTML, a dzięki znacznikom script na umieszczenie kodu w Javascript. Znaczniki te nie muszą znajdować się tylko w sekcji head, mogą również w sekcji body i często korzysta się z takiej możliwości. Jeśli zależałoby nam na najprostszym szablonie z możliwych, takim wyjściowym, od którego możemy w HTML5 zaczynać budować stronę, to nasz kod będzie wyglądał tak. Prawda, że nieco prościej w porównaniu z poprzednimi wersjami języka? I to tyle na początek. Zapraszam do lekcji drugiej.